Łodzie, kochani, przeznaczone są do bycia na wodzie. One są tu najbezpieczniejsze, jak możemy widzieć. Stoją sobie pięknie, tak. Nawet na wysokości, bezpiecznie, fajnie. Tyle, że nie po to łodzie zostały zbudowane. Powinny być na mniejszych lub większych wodach, by spełniać swoje przeznaczenie. I tak bardzo często bywa z nami ludźmi. Jesteśmy, żyjemy, pracujemy, zajmujemy się różnymi sprawami rodzinnymi, biznesowymi itd. itp. Ale czy faktycznie spełniamy swoją misję życiową? Ci, którzy ją spełniają, żyją z pasją. Kochają swoje życie. Cieszą się, że się budzą i nie bardzo chcą iść spać, bo jeszcze by coś robili, czymś żyli. To jest właśnie życie z pasją i to oznacza, że spełniamy swoje przeznaczenie. Że jesteśmy w miejscu, robiąc to, co robimy, bo to jest nasza misja życiowa. Co by to nie było? Może to być coś wielkiego, może to być coś małego i skromnego. Każdy ma inne przeznaczenie. Wielu ludzi utknęło, jak to ja nazywam grajdołkiem. No to znowu właśnie, widzicie, tak jak te łodzie. Gdzie one popłyną? Absolutnie nigdzie. Stoją bezużyteczne. Czy ty żyjesz z pasją? Czy kochasz swoje życie? Czy cieszysz się każdym dniem? Jeśli tak, gratuluję. Robisz dokładnie to, po co się urodziłeś, urodziłaś. Jeśli nie, oj, warto się nad tym zastanowić i portret astrologiczno-numerologiczny, kim jesteś, a także co twoja dusza chce, byś wiedziała z kartami duszy, na pewno pomogą ci otworzyć oczy na to, co tobie przeznaczone. Buziaczki, pa, uściski, do kolejnego razu.